Lamy z Panamy mówią: dzień dobry. Nie, czekajcie. Witamy. Witamy, szukałem słowa, jak to było. Ja już po kopaniu dla Lenki powiem wam, odtrąbiliśmy sukces. Bardzo przyjemna impreza. Pogoda jak na Anglię dopisała nam w sposób wyjątkowy. Mnóstwo fajnych ludzi, było nas około 40 osób. Udało nam się zebrać kwotę 2338 funtów na kopaniu. Z pieniążkami z licytacji, które już przeprowadziliśmy, kwota wyniosła ponad 3000 funtów. Nie jest to tak zaporowa kwota, jak została zebrana u Adiego, bo to było coś niesamowitego. Ta licytacja, nie mogłem jej śledzić na żywo. Miałem pod opieką ludzi, więc miałem też obowiązki. No ale w gronie 40 osób taka kwota też chyba nie jest jakąś potwarzą. Poważne pieniądze, które bardzo cieszą. No, skarbu nie wykopałem, wyspy nie będzie, musiałem to trochę odwlec w czasie, no ale wiecie, tam na Karaibach teraz jest spora monsumowa, no i pomyślałem, że jak go teraz wykopią, to się tak nie przyjrzę tym przyszłym posiadłościom, więc może lepiej wykopię go później i wtedy tak na spokojniej, bez wiatru w oczy, no bo wiatr w oczy jest niesympatyczny. Dobra, ale przechodzimy do porządku kurierowego, czyli porządku dziennego. 12 października w Polsce dawniej obchodzono święto Ludowego Wojska Polskiego. Od 1950 do 1989 roku. Nie tak bardzo dawniej, ale no dawniej. To już kiedyś tam. Święto to było obchodzone m.in. w dzień wejścia do boju pierwszej dywizji Wojska Polskiego, ona się chyba tak nazywała, wejścia do boju w bitwie pod Lenino. No i tam jeszcze kilka innych powodów było, że to święto obchodzono właśnie tego dnia, ale ja nie mam ochoty w nie wnikać i sobie ich tam w pamięci szukać, bo tego święta już nie ma. No ale lecimy dalej. 12 października 1428 rok. Wojna stuletnia. Wojska angielskie rozpoczęły oblężenie Orleanu. Słynna, bardzo słynna bitwa, niejednokrotnie ekranizowana. Picanteri tutaj dodaje udział w tej bitwie i to niecodzienny udział Joanny d'Arc, dziewicy orleańskiej, jak pamiętacie jej określenia w ten sposób. Tam ona zaczęła swoją karierę, krótką karierę, karierę zakończoną dosyć tragicznie, no ale bardzo Francuzom pomogła. Orleańska dziewica Joanna d'Arc, początek oblężenia Orleanu. 1435 rok, żona dziedzica księstwa Bawarii, Monachium, Alberta, Agnes Bernauer, została utopiona w Dunaju na rozkaz swojego teścia, księcia Ernesta. Bardzo niefajna historia, ale przeszła aż do kanonu średniowiecznych opowieści. Agnes była mezaliansem, który popełnił książę. On był następcą tronu Bawarii, Monachium. Ona była z biednej rodziny, kochali się bardzo, więc książę za nią wyszedł, pomimo niezgody swojego ojca Ernesta. Jemu to się bardzo z kolei nie podobało. Obawiał się o to, że syn utraci prawo do tronu, że zostanie zdetronizowany. No i pod nieobecność syna doszedł do wniosku, że plum. Hej, jednej baby mniej. No ale tak się złożyło, że syn nie bardzo mu chciał podarować te jego przewiny związane z uśmierceniem swojej ukochanej. Doszło tam do tutaj bratobójcza, to nie wiem, bo to ojciec z synem, prawda? Doszło do konfliktu pomiędzy nimi, szukałem słowa. Jeszcze nie wyspany jestem po tej imprezie. Doszło do konfliktu pomiędzy ojcem i synem, no i tam ten konflikt chwilę trwał, także tam było nawet gorąco na linii między nimi. Nie wiem, nie pamiętam, jak to się skończyło. W każdym razie Agnes przeszła do kultury masowej. Współcześni używali często jej jako symbolu w poematach, a nakręcono o niej także jakieś tam filmy i seriale w czasach nam współczesnych. 12 października 1492 roku Krzysztof Kolumb dopłynął do archipelagu Bahamów. No i to się uważa za oficjalną datę odkrycia Ameryki. Ale my po kurierze wczorajszym, czy tam przedwczorajszym, wiemy, kto tam był pierwszy, prawda?
To oni nas z balona nie zrobią. 1681 rok. Jedna z mieszkanek Londynu została publicznie wychłostana za to, że angażowała się w politykę. XVII wiek, a jeszcze tych kobiet do polityki tak nie, jak widzicie, no niezbyt chętnie dopuszczano. 1799 rok. Francuska Jean Gavin Garnier. Jean Gavin Garnier. Nie mam pojęcia, jak to wymówić, tak się głowie nad tym. Ja to napiszę może w ten sposób. Wybaczcie mi, no ale nie wiem, zwyczajnie. Jako pierwsza kobieta w historii wykonała udany skok ze spadochronem z balonu lecącego na wysokości 900 metrów. Odważna pani, prawda? 1810 rok w Monachium odbył się pierwszy Oktoberfest. Bawarska para królewska zaprosiła mieszkańców miasta do wspólnego świętowania godów weselnych księcia Ludwika I Wistelbacha i księżniczki Teresy von Schaschen-Hindenhausen. Ojej, coraz trudniej. 1887 rok. No o tym, że Oktoberfesty są fajne, o to chyba nikomu mówić nie muszę, prawda? 1887 rok, 12 października założono, 1887 rok podkreślam, założono japoński koncern Yamaha. Zobaczcie, on do dzisiaj trwa i ma się dobrze. Chyba, nie wiem, ale tak mi się wydaje. 1900 rok, wszedł do służby USS Holland. Pierwszy okręt podwodny pełniący służbę w United States Navy. Oj. Jednocześnie pierwszy na świecie, w którym w pełni zastosowano napęd spalinowy na powierzchni i elektryczny w zanurzeniu. Standard, który obowiązywał jeszcze do niedawna. Obecnie jak to wygląda, trudno im powiedzieć, bo obecnie to oni tak się chowają z tymi napędami, żeby tam ktoś nie podsłuchał, co oni tam wyprawiają. Tak, 1931 rok, 12 października, w Rio de Janeiro odsłonięto pomnik Jezusa Chrystusa Odkupiciela. Słynna rzeźba, ktoś tam kiedyś mi pisał, że nasza w Polsce wyższa. No może i wyższa, ale nasza w Polsce stoi na równinie i to są chyba dwie różne skale wartości. 12 października 1933 roku więzienie wojskowe na wyspie Alcatraz pod San Francisco zostało zakupione przez rząd federalny w celu przekształcenia go w federalny zakład karny. Słynny Alcatraz, dziś atrakcja turystyczna, a kiedyś postrach na bandytów. Czy też miejsce odosobnienia bandytów, bo nie wiem, czy oni się go bali. 1943 rok, front wschodni, rozpoczęła się bitwa, wspominana już na wstępie, bitwa pod Lenino. A w 1960 roku przywódca ZSRR Nikita Chruszczow, chcąc wyrazić swoją dezaprobatę wobec krytyki polityki, jaką ZSRR prowadził w stosunku do krajów Europy Wschodniej, uderzył własnym butem w pulpit w czasie debaty w auli ONZ. No i ostatnią wiadomością kuriera, którą chciałem wam dzisiaj przekazać, jest to, że w 1999 roku, 12 października, według szacunków ONZ-u, urodził się 6-miliardowy mieszkaniec Ziemi. Potem przyrost naturalny przyspieszył, bo wiecie, więcej mieszkańców, więcej przyrostów. I tam to, tak to jakoś wygląda. Dobra, słuchajcie, wam dziękuję serdecznie za uwagę w dzisiejszym kurierze. W kurierze, który wygłaszam takim na poły przechrypniętym głosem, spoglądając na ekran jednym okiem, bo taki jestem średnio sprawny po tej wczorajszej imprezie, średnio wypoczęty jeszcze. Dziś już wracam na nockę, na kuriery trzeba nagrać. Najlepszego, moi kochani, bądźcie zdrowi, bądźcie uśmiechnięci. Czeka nas jeszcze kilka atrakcji związanych ze zbiórką pieniędzy dla Lenki. Jedna z tych atrakcji pociągnie za sobą konieczność nakręcenia takiej prawdziwej, pełnoprawnej gawędy króciutkiej, bo przedmiot, który będę chciał zlicytować, wymaga dwóch słów takich
związanych z historią i już to może lada dzień się pokazać. Także czujnie, ostrożnie, a będzie niesamowita rzecz do licytacji. Także jeżeli ktoś kocha broń białą, zapraszam, zaglądajcie i uważajcie. A na dziś to już wszystko. Hej, hej, pa, pa.